początek tego meczu mieliśmy bardzo dobry. Takie dwie akcje ofensywne z rozmachem, zakończone bramkami, to na pewno powinno dać nam takiego kopa do przodu. No a stało się odwrotnie. Im z upływem czasu oddawaliśmy inicjatywę przeciwnikowi, za głęboko żeśmy się cofnęli i to nas kosztowało zwycięstwo. Wtedy, kiedy idziemy wyżej, to ta nasza, powiedzmy, gra wygląda zdecydowanie lepiej. Na treningach pracujemy nad tym, żeby przy tej piłce się utrzymać na połowie przeciwnika, żeby tą piłką grać, pokazywać się. To już, można powiedzieć, wychodzi. Natomiast nie ma tego przełożenia jeszcze na mecz. Pracujemy nad tym. Szkoda, bo mogliśmy tutaj mieć 3 punkty, a tak musimy się cieszyć z jednego, bo rzeczywiście też i goście mieli sytuacji, można powiedzieć, więcej od nas. Także przyjmuję ten wynik z taką troszeczkę dozą niedosytu, ale też jednocześnie ze spokojem podchodzę do tego i mam nadzieję, że przedyskutujemy sobie z zespołem, co możemy zrobić lepszego, bo uważam, że ten zespół stać jest na bardziej odważną i taką grę lepszą do przodu. Tym bardziej, że jakaś sytuacja w tabeli nas tak nie zmusza do tego, żeby grać ze strachem w nogach, prawda? Tylko do tego, żeby grać swobodnie. No i chciałbym, żeby ten zespół tak zaczął w końcu grać. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Wszystkim z okazji świąt, spokojnych, zdrowych świąt życzę.